Zapytam wprost. Małgorzata, Więcek, Cebula. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapytam wprost. Dziś naszym gościem jest Andrzej Potępa, starosta brzeski. Witam Panie Starosto. Witam Panią redaktor, witam Państwa. Panie Starosto, rozpoczął się dzisiaj nowy rok szkolny. Co nowego przygotowano w szkołach, które podlegają starostwu powiatowemu w Brzesku? Sporo nowego, przede wszystkim w tej kwestii inwestycyjnej. W ubiegłym roku wyremontowaliśmy kompleksowo zespół szkół technicznych i branżowych, w których dzisiaj zainaugurowaliśmy rok szkolny. Ale to nie wszystko, bo w ciągu tego roku, a zwłaszcza tych wakacji, toczyło się bardzo wiele, może troszkę drobniejszych, ale bardzo ważnych inwestycji w szkołach. Tu w Zielonce no właśnie oddaliśmy nową windę, piękną zewnętrzną, przeszkloną z podjazdami dla niepełnosprawnych, ale też w innych szkołach sporo się dzieje. W ośrodku szkolno-wychowawczym w Złotej powstało piękne nowe ogrodzenie, nowe wejście do szkoły, schody. W liceum brzeskim jest całkowicie zmieniona instalacja i oświetlenie hali sportowej i wiele innych drobniejszych inwestycji, ale to dopiero jakby wstęp do tego, co planujemy, bo właśnie przygotowujemy audyty energetyczne dla dwóch ogromnych obiektów, właśnie Liceum i Technikum Piłsudskiego oraz Zespołu Szkół Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotej, gdzie chcemy przeprowadzić podobne kompleksowe termomodernizacje, a mówimy o inwestycjach za naprawdę duże pieniądze, bo wedle wstępnych szacunków liceum będzie kosztowało około 20 milionów, a ośrodek szkolno-wychowawczy w Złotej kilkanaście milionów. Bo rozumiem, że o te środki będziecie aplikować. Będziemy się starać. Właśnie przygotowujemy te audyty i projekty, żeby się o nie starać. Z tym, że to daje właśnie taki kompleksowy efekt, tak jak tutaj na Zielonce, bo mówimy o elewacji, mówimy o stolarce, o ogrzewaniu, o nowych kotłowniach, o fotowoltaice, o pompach ciepła. Staramy się, żeby te nasze obiekty były nie tylko piękne, ale przede wszystkim oszczędne, bo oszczędności przy takiej inwestycji sięgają ponad 60% oszczędności kosztów. To jest zadanie na ten rok, jeśli chodzi o przygotowanie wniosków i na przyszły rok, mam nadzieję, jeżeli dostaniemy pieniądze. Panie Starosto, a co to takiego Branżowe Centrum Umiejętności? To jest nowa instytucja edukacyjna, nawet powiedziałbym naukowo-edukacyjna. Takich branżowych centrum umiejętności powstanie w Polsce. Początkowo było założenie, że 120, teraz może troszkę więcej. W każdym powiecie, który złożył dobry wniosek i dostał decyzję o tym, że może takie branżowe centrum prowadzić, jest inna branża. Myśmy się starali oczywiście o mechatronikę, która jest u nas wiodąca na Zielonce. I dostaliśmy zgodę na budowę takiego centrum. Czym ono się będzie zajmować? To będzie bardzo nowoczesna placówka edukacyjna, w której z jednej strony uczniowie będą mogli zdobywać doświadczenie i wiedzę na super nowoczesnym sprzęcie z tego zakresu, ale również będzie świadczyć usługi dla zakładów pracy. Będzie kształcić pracowników, będzie prowadzić kursy, szkolenia. Pod konkretne zapotrzebowanie. Pod konkretne zapotrzebowanie, a u nas takie zapotrzebowanie jest, ponieważ mamy bardzo nowoczesne zakłady bazujące właśnie na robotyce, mechatronice, takie jak Kampak, jak Browar, jak Proster. Czyli to, Panie Starosto, oznacza, że młodzi ludzie, którzy kończą szkołę, mają szansę od razu znaleźć pracę. W tych zawodach, w tym momencie, młodzi ludzie tą pracę często znajdują jeszcze na etapie edukacji, bo są to bardzo poszukiwane zawody, no ale zakład przyjmuje ludzi, którzy nie mają takich kwalifikacji, będzie miał możliwość na miejscu wysłać ich na kursy, na szkolenia, żeby zdobyli niezbędne doświadczenie i kwalifikacje. To branżowe centrum, no to jest inwestycja dosyć droga. Otrzymaliśmy na to 16,5 miliona złotych. Wkład własny po naszej stronie to około 4 milionów, czyli ponad 20 milionów złotych. Jesteśmy na etapie przygotowywania projektu. Chcemy rozpocząć w przyszłym roku już prace budowlane i wyposażenie, bo to bardzo ważne. Tam wyposażenie będzie, no musi być super nowoczesne. Jeżeli mamy kształcić ludzi do przemysłu, to muszą się uczyć na najnowszych osiągnięciach techniki. I będzie to instytucja niezależna od szkoły, będzie miała swojego menadżera, będzie miała swoją kadrę. Mam taką nadzieję, że pod koniec, czy w drugiej połowie przyszłego roku będziemy mogli powiedzieć, że branżowe centrum już rusza. Panie Starosto, w powiecie sporo inwestycji także w strefie medycznej i między innymi tak. W SOR-ze.
Tak, w ubiegłym roku udało się nam pozyskać naprawdę dużą kwotę, bo 12,5 miliona złotych, na przebudowę i wyposażenie SOR-u. Gros tej kwoty jest przeznaczone na sprzęt, a tylko niewielka część na prace budowlane, bo generalnie głównie chodzi o to, żeby tak przemodelować funkcjonowanie SOR-u, żeby pacjenci byli przyjmowani szybciej. Wiemy o tym, że w całej Polsce ludzie na SOR-y narzekają. A jednym z powodów jest to, że trzeba pacjenta odesłać na konkretny oddział na badania. Jeśli tu będzie super nowoczesny sprzęt na miejscu, na SOR-ze, to ta diagnostyka będzie sprawniejsza, będzie szybsza. Oczywiście będą również prace budowlane, które poprawią warunki, poczekalnie, gabinety zabiegowe, gabinety przyjęć, tak żeby, mam nadzieję, troszkę rozładować te korki, które są na SOR-ze. Oczywiście tu są potrzebne jakieś działania systemowe, mówię o oprawie, żeby SOR-y działały tak, jak powinny, ale mam taką nadzieję, że będzie szybciej, że będzie wygodniej, że będzie skuteczniej, jeśli chodzi o diagnostykę. No i mam nadzieję, że troszeczkę zmniejszy to też kolejki. Szpital Powiatowy w Brzesku to nie tylko SOR, jeżeli chodzi o inwestycje, ale także urologia. Tak. Która też ma szansę zmienić się bardzo. Tak, no w ubiegłym roku wyremontowaliśmy chirurgię. To jest naprawdę XXI wiek, jeśli chodzi o wygląd samego oddziału, ale przede wszystkim jeśli chodzi o sprzęt. I podobny zabieg mamy zamiar zrealizować na urologii, która ma też bardzo wielu pacjentów naprawdę z daleka, bo tu w okolicy nie ma urologii, a u nas jest urologia naprawdę na bardzo dobrym poziomie, bardzo dużo operacji i zabiegów wykonuje. No i chcemy przede wszystkim doposażyć ich w sprzęt, z tym, że tu będzie odwrotnie niż na SOR-ze, bo tu najpierw będą prace budowlane, przygotowanie pomieszczeń. Chcemy, żeby było tak jak na wyremontowanej chirurgii, czyli żeby sale były dwuosobowe, jednoosobowe, żeby każda była z łazienką. No, ten komfort musi być zupełnie inny niż był dotychczas, a potem będzie wyposażenie w sprzęt. Na to również powiat w swoim budżecie przeznaczył środki i to będzie zrealizowane na przełomie roku. Panie starosto, a będzie też karetka w szpitalu? Tak, kolejna karetka. W tym momencie mamy tych karetek już 9, ale no, to są samochody, które pokonują bardzo dużo kilometrów, bardzo szybko ulegają zużyciu. W związku z tym ciągle staramy się o nowe pieniądze i nowe karetki, bo muszą być sprawne, no a poza tym muszą być takie, które czekają w odwodzie, gdyby się coś wydarzyło. Jakiś, na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek. Panie starosto, a co na drogach powiatu brzeskiego? No tu też jak zawsze bardzo dużo się dzieje. W najbliższych dniach oddajemy dwie ważne inwestycje. Drogę Czchów-Iwkowa, łącząca te dwie gminy poprzez Wzgórze Kozień jest dosyć skomplikowana, trudna terenowo inwestycja i droga. Tu też należy dodać, że do tej inwestycji oprócz dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dołożyły się gminy Iwkowa i Czchów, z czego się bardzo cieszę. Kolejna droga w gminie Brzesko, Mokrzyska, też ważna droga, która czekała na swoją kolejkę. No i kończy się powoli inwestycja też na terenie dwóch gmin, droga z Jadownik do Porąbki Uszewskiej, to jest gmina Brzesko i gmina Dębno, ale no też nie śpimy, nie czekamy. Te inwestycje się już kończą, one były z ubiegłorocznych jeszcze pieniędzy pozyskanych z różnych źródeł, ale już złożyliśmy dwa wnioski na kolejne dwie drogi, jedna w gminie Bożęcin i Szczurowa, z Bożęcina do Zaborowa, to jest duża inwestycja na 10 milionów i drugi wniosek również na 10 milionów na równie ważną drogę w gminie Szczurowa, także przygotowujemy sobie jakby pakiet inwestycyjny na rok przyszły. Panie starosto, wspominał Pan na początku naszej rozmowy o windzie, która została otwarta właśnie dzisiaj w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku, ale nie jest to jedyna winda, która została ostatnio oddana w powiecie i która bardzo ułatwiła życie osobom niepełnosprawnym. Tak, staramy się zrealizować no, pewne zaszłości. Ustawa o dostępności obliguje nas do tego, żeby każdy budynek publiczny miał dostępność dla niepełnosprawnych i uzupełniamy to, czego do tej pory nie było.
powstała właśnie w szkole, powstała również w naszym budynku administracyjnym na ulicy Piastowskiej, już jest w użytku, już jest odebrana. I składamy kolejne dwa wnioski na windę w Urzędzie Pracy i na windę jeszcze w jednym naszym budynku edukacyjnym. I w ten sposób będziemy mieli w zasadzie we wszystkich naszych budynkach pełną dostępność, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był starosta brzeski Andrzej Potępa. Dziękuję, panie starosto. Dziękuję, panie redaktor. Dziękuję państwu.